Zagola się świecą, jak czego? Przypudrujesz mi? Siemaneczko, siemaneczko, witajcie w naszej kuchni. No w każdym razie dzisiaj robimy zupę dyniową, jesienną. No idealną na rozgrzewkę przed biwakiem. To może zobaczycie potem, może nie, zobaczymy co z tego wyjdzie. W każdym razie no trzeba szybko to nagrać, zatem przejdźmy do listy składników. Jak to w zupie dyniowej? Oczywiście dynia, około kilo nasza ma więcej, ale tego nie będziemy jedli na przykład. Cebula, marchewka, ziemniaki, czosnku dużo oczywiście musi być. Bulion zrobimy z kostek. Nie no, nie będę w zupie bulionu gotował bez przesady. Papryka, śmietana 30, troszkę oliwy, no i teraz tak, do wyboru jest albo dajemy imbir, albo wykorzystujemy sok imbirowy, który się inni natrudzili i no, zżółknęli sobie ręce, żeby go zrobić. Także my tego użyjemy w tym wypadku. No i do tego oczywiście sól, pieprz. Roślinki wyjątkowo dzisiaj nie dajemy, to sobie odpuścimy. Krok pierwszy, próbujemy się wkroić w dynię. Zostawiamy to chłopakowi. Dobrze, że się udało, bo nie mam chłopaka. No i teraz pozbywamy się ze środka całego miąższu. Mega ciężkie, tak na serio cięższe niż myślałem. Teraz oporządzamy resztę warzyw. Po walce z krojeniem warzyw teraz przyszedł czas na upieczenie tego wszystkiego, więc układamy to wszystko na blaszce. Yes! Teraz całość polewamy obficie oliwą. Posypujemy solą. I pieprzem. No i jak piekarnik się już nagrzeje, no to teraz wrzucamy to do piekarnika, który polecamy włączyć wcześniej. 180 stopni, godzinka pieczenia. Ej, jest równiutko godzina, także dzisiaj bez kłamania wyciągamy. Aż mi oczy buchnęło. No, to już zaparowało. Ciężka. No i teraz plus jest taki, że mamy dynię Hokkaido, którą można zjeść w całości, więc teraz wszystko przerzucamy do Thermomixu. Kurde. Podlewamy bulionem i dodajemy trochę imbiru, albo no tak jak mówiłem, soku z imbiru. Wersja dla leniwych. Chcesz się napić szocika? Pozdrowię tego. Ale serio mówię teraz. Oho, jakie ostre! Ale dobre całkiem. Ale pieczy jak... Dobra, zupęcja gotowa, tak się prezentuje. No, jak ktoś woli, to oczywiście można bardziej zblendować. My lubimy taką trochę gęstszą, z większymi kawałkami. Żeby była jakaś faktura w środku. Generalnie jak dodajecie śmietankę do zupy, to pamiętajcie, żeby zawsze ją zahartować, bo jeżeli wlejecie po prostu śmietankę do zupy, no to może wam się ściąć, no i będzie dupa. Na to oczywiście trochę grzaneczek. Mogą być upieczone z masełkiem, z czosnkiem, wtedy są najlepsze. Na to jakaś zieleninka. Do tego jeszcze troszkę parmezanu. Ciepło jest mega! Przepyszna jest. Taka słodziutka, ta faktura fajna. Proszę Państwa, to jest jesienna bomba witaminowa. Polecanko. Tutaj jeszcze w tak zwanym międzyczasie powstał obiad na jutro, czyli domowe pesto. No i chlebek bananowy z czekoladą. Jak chcielibyście przepis, to napiszcie w komentarzach.